dzieciństwa to pamiętam w sumie tylko tatę pijanego i awantury w domu. Nie czułam się kochana nigdy. Zawsze się bałam odrzucenia i próbowałam zwracać na siebie uwagę. Grałam w piłkę nożną i przynosiłam różne medale i statuetki do domu, aby tylko pokazać tacie, żeby był ze mnie dumny, ale mój tata zawsze był pijany. I pamiętam tylko chwile takie, kiedy było mi wstyd, jak przychodził do mnie do przedszkola i pani zwracała mu uwagę. Nie pamiętam taty trzeźwego nigdy w swoim życiu. Nie pamiętam też, żeby kiedykolwiek powiedział, że mnie kocha. Znikał do różnych kobiet, nie było go 3 dni, wtedy opiekowała się mną jedna ciocia albo druga. Później zamieszkałam z partnerką mojego wujka i z moim wujkiem. Tam też był alkohol. Trafiłam do szpitala, bo miałam zapalenie płuc. Ze szpitala zabrano mnie do domu dziecka. A twoja mama? Moja mama przez 18 lat nie interesowała się mną. Znikła po prostu, wyjechała do Hiszpanii i nigdy się ze mną nie kontaktowała. W domu dziecka ja pamiętam, że było tak, że musiałeś być wilkiem, bo jak nie byłeś wilkiem, to zjedli ciebie jak owce. Musiałeś być twardym, pokazywać twardość, że ktoś na ciebie krzyknął, to ty musiałeś odkrzyknąć, ktoś leciał z rękoma, ty też musiałeś, tak? Ale ja taka nie byłam, ja byłam wrażliwą dziewczynką, która chciała być, nie wiem, udawać twardą, ale ja taka nie byłam. Ja w środku chciałam miłości, jakiegoś takiego wsparcia, tak? Takiej osoby, która by mnie przytuliła, powiedziała już wszystko dobrze. Tam spotykałam się tylko z agresją. Ja sama tam się popisywałam wielokrotnie, tylko dlatego, żeby pokazać, że ja jestem twardą osobą, ale ja nie byłam taką osobą. Uciekałam na noce z tego domu dziecka, chodziłam na różne dyskoteki, piłam alkohol ze starszymi znajomymi. Już wtedy amfetaminę spożywałam, to miałam wtedy 13 lat miałam wtedy. Pamiętam, że na takich imprezach już wtedy potrafiliśmy wciągnąć 5 gram amfetaminy. No i ja za to, że uciekałam z tego domu dziecka, nie chciałam chodzić do szkoły, wagarowałam. Zazwyczaj jak wychodziłam do szkoły, to chodziliśmy na ławkę za szkołę pić alkohol. I wtedy już się pojawiały u mnie też dopalacze. Ja, gdy uciekałam właśnie z tych domów dziecka i demoralizowałam się bardzo, to pamiętam, że przyszedł taki dzień, że się dowiedziałam, że mój tata leży w szpitalu. W Łodzi mój tata leżał w szpitalu, pamiętam to jak dziś. I lekarze powiedzieli, że nie ma już żadnych szans, żeby on przeżył. I pamiętam to jak dziś, że otworzył oczy i spojrzał na mnie. Ja nie przestawałam pić, ja wtedy nie... Ja miałam wtedy 14 lat, ale... Ja codziennie potrafiłam się upijać po 3 razy dziennie i usypiać. Po prostu zamykałam się w pokoju, nawet barykadowałam w takim stopniu, że wychowawczynie dzwoniły po policję na mnie, gdy ja byłam w pokoju zamknięta czy zabarykadowana szafą, żebym po prostu otworzyła im drzwi, a ja po prostu pijana byłam i nie otwierałam. 4 czy tam 5 dni później dostałam SMS-a, że współczują mi śmierci mojego taty. Moja rodzina nie chciała mi o tym powiedzieć, bo wiedziała, co będzie. Jak ja się o tym dowiedziałam, to poszłam do mojej cioci i upadłam na kolana i się zapytałam, czy to prawda, że mój tata nie żyje. Ona mi powiedziała, że tak. Pamiętam, miałam taką inną jeszcze koleżankę, taką Olę. Poszliśmy też właśnie na jakieś opuszczone budynki. Zaczęliśmy pić. I grupka znajomych mnie odprowadziła do domu. Ja z tego nic nie pamiętam. Wtedy byłam uglopowana właśnie u jednej z cioć. Ze względu na to, że mój tata zmarł, to pozwolili mojej cioci mnie wziąć na weekend. Gdy wróciłam do domu dziecka, to znów zabarykadowałam się w pokoju. Nałykałam się tabletek. No i w sumie jakoś nie wiem, czy otworzyli te drzwi, ja tego nie pamiętam.
Pamiętam, że obudziłam się w szpitalu z rurkami. Dzień później mnie przewieźli na Czechosłowacką. W sumie tam nic mi to nie pomogło. Jak wyszłam, to dalej uciekałam z domu dziecka. Do szkoły tak samo nie chodziłam, więc dom dziecka założył mi sprawę i trafiłam do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tam też długo nie byłam, bo uciekłam stamtąd i żyłam 2 miesiące na ucieczce. Wynajęłam z koleżanką mieszkanie. Znaczy ona wynajęła, bo ona była pełnoletnia i mieszkałam u niej. Co tydzień jeździliśmy po dyskotekach, codziennie piliśmy ten alkohol. I któregoś dnia spod dyskoteki złapała mnie policja i wywieźli mnie do drugiego ośrodka, tak, wychowawczego. I siedziałam 4 lata w tym ośrodku zamkniętym. Jak nawaliłam na przepustę jednej, to tam z pół roku nie dostawałam kolejnej przepustki, a jak już dostałam, to znowu uciekałam i znowu piłam. Miałam znajomych, którzy tak samo pili i którzy też uciekali z ośrodków, także mogłam się do nich dopasować. Ja całe swoje życie chciałam być dopasowana do czegoś, tak, do kogoś. Na jednej z przepustek nawaliłam, nie dostałam przepustki na wakacje. To był mój ostatni rok w ośrodku, ale była możliwość pójścia na pielgrzymkę. I ja poszłam na tę pielgrzymkę w intencji takiej, żeby moja mama się do mnie odezwała, bo całe życie chciałam, żeby się do mnie odezwała. Całe życie myślałam, że to mój tata się zapił przeze mnie, bo ta moja mama go zostawiła. A zostawiła go przeze mnie, bo nie chciała mieć dziecka, nie chciała mieć mnie. No i jak skończyłam 18 lat, no to ona się do mnie odezwała. Więc ja długo nie myśląc wyjechałam do niej do Hiszpanii. Ale nie układało nam się i po prostu wyprowadziłam się od niej. Poznałam znajomych, nowych. Poszłam parę razy z nimi na dyskotekę. Tam pierwszy raz spróbowałam kokainy. Bardzo mi się to spodobało, bo wtedy czułam się taka inteligentna. Wtedy czułam, że ci ludzie mnie lubią, że no, że jestem po prostu fajna, tak? Bo oni to biorą, to ja to brałam i poznałam chłopaka, który był narkomanem i alkoholikiem. Ten związek nie skończył się dobrze, ponieważ tam była tylko agresja, były awantury. Ja zaszłam w ciążę i miałam moment taki, że chciałam usunąć dziecko, bo sobie nie radziłam z własnymi emocjami. Ja już wtedy byłam uzależniona od alkoholu i narkotyków, tylko jakoś to sobie tłumaczyłam, że ja po prostu lubię. A ja już wtedy miałam taki ciąg, że ja po 2 tygodnie z transu nie wychodziłam. Ja zostawiłam tego chłopaka. Po prostu uciekłam od niego, bo to było bardzo toksyczne. I te awantury mogły się skończyć po prostu albo śmiercią, albo no po prostu mogła mi się stać krzywda. Mój przyjaciel bardzo mi pomógł. Odwiódł mnie od tego, żebym usunęła dziecko. Wspierał mnie w wychodzeniu z uzależnienia od narkotyków. No i po pewnym czasie pojawiło się uczucie do tego mojego przyjaciela. On był osobą normalną, nieuzależnioną, z dobrego domu i odciągnął mnie od tych narkotyków i tego alkoholu. I budowałam z nim spokojne, normalne życie. Zeszłam w drugą ciążę. Moja córka miała 7 miesięcy, jak się dowiedzieliśmy, że mój partner choruje. Ja wróciłam do nałogu z podwojoną siłą, bo już wtedy 5 gram to dla mnie było za mało. Ja brałam sobie na taki weekend sama, jak mój partner był w szpitalu, po 10 gram, 3 butelki whisky i siedziałam i tylko piłam. Gdy wyszedł ze szpitala, skapnął się, że coś jest ze mną nie tak, że wróciłam do nałogu, ja się nie chciałam do tego przyznać. Odpychałam go. Uciekałam z domu na noce i po prostu wolałam siedzieć na melinie i ćpać i pić.
któregoś dnia, jak wróciłam do domu, to... To on nie żył. To był chyba najgorszy moment w moim życiu, bo poczułam, jakby mi przestało bić serce. Ja wtedy zdemolowałam całe mieszkanie, przyjechała po mnie policja. Spędziłam 2 noce na komisariacie. Gdy wyszłam, to od razu pojechałam po działkę. I tak z 2 tygodnie nie trzeźwiałam. Aż w końcu dostałam omamów i przewieziono mnie do szpitala w Hiszpanii, bo mieszkaliśmy wtedy w Hiszpanii. Odezwała się do mnie moja teściowa, bo musieliśmy przewieźć ciało mojego narzeczonego do Polski. A ja i tak dalej piłam. Ja pamiętam, jak chodziłam w domu z nożem, bo ja myślałam, że mnie coś goni, a w domu siedziałam sama, nikogo nie było. I cały czas z nożem tak chodziłam. Ja, jak sobie teraz to przypomnę, to ja się cieszę, że ja się nigdzie na tego noża nie nabiłam. Ja wzięłam, zastawiałam sobie szafę i ja myślałam, że mnie coś goni, tak? Jakieś głosy cały czas słyszałam. Ja potrafiłam o 3 w nocy wyjść z domu i podsłuchiwać pod drzwiami sąsiadów, bo ja myślałam, że oni mnie obgadują. Że oni coś o mnie gadają. Oni spali, nikogo w ogóle nie było, nie? Najgorsze były też zjazdy, kiedy miałam zjazdy i mnie telepotało bardzo i byłam bardzo nerwowa. I po prostu najważniejsze było to, żeby gdzieś pojechać, wyjść i w ogóle ja potrafiłam jak traper, jak menel wyjść z domu brudna, nawet w ożyganej nieraz bluzce. W kostiumie kąpielowym potrafiłam iść przez centrum miasta po flaszkę do sklepu, bo już mi się nie chciało na górę. Załatwiłam sobie tabletki, psychotropy i łykałam je garściami, popijałam alkohol, bo nie mogłam zasnąć. Upijałam się w trupa. Aż w końcu doprowadziłam do takiego momentu, że wzięłam auto, pojechałam gdzieś, nie wiem nawet ile to trwało, bo byłam po 3-dniowym transie. Rozpędziłam się, chciałam uderzyć w drzewo. Zatrzymał mnie rów, obkręciło mi auto, miałam dachowanie. Dostałam wyrok w zawieszeniu i kuratora do dzieci. Ja miałam po prostu obsesję picia, ja nie wytrzymywałam dnia bez alkoholu. Ja myślałam, że umrę, jak ja się nie napiję. Ja nie mogłam spać, nie mogłam jeść. Mimo to i ja obiecywałam cały czas, że ja przestanę pić, a nie przestawałam. Byłam agresywna, z każdym się kłóciłam. Dyskoteki w moim mieście to mnie wszystkie znały. Zostawiałam swoją rodzinę, wolałam pić i iść spać. Zapatrzona w czubek własnego noca. I interesowało mnie tylko to, gdzie mam wódkę schowaną, tak, bo musiałam ją chować. Albo towar na później, tak? Chowałam sobie po skarpetkach, po różnych miejscach dziwnych. Później był moment, że ja pojechałam sobie w trasę do Serbii na wakacje. Pojechałam do znajomych, ja mało co stamtąd pamiętam z tej Serbii. Moi znajomi powiedzieli, że ja nie chciałam z nimi wracać. Mi się wydaje, że oni mnie zostawili. I mnie tam okradli w barze. Nie miałam ani dokumentów, ani telefonu. Tak jak byłam ubrana, tak zostałam. Pani mnie z baru wyrzuciła. Jak podeszłam do policjantów, to policjanci nie chcieli mi pomóc, bo byłam pijana. Ja 3 dni szukałam tam ambasady, bo nie umiałam się z nikim dogadać. Gdzieś tam wchodziłam do sklepu, brałam piwo i wychodziłam, tylko żeby się upić. Po tych 3 dniach, jak ja znalazłam ambasadę polską, to w ogóle tam też nie chcieli mi pomóc, bo byłam pijana. I jedyne, co miałam, to numer do cioci, który zapamiętałam i oni zadzwonili tam do mojej cioci. Wysłała mi pieniądze na bilet. I w autokarze, jak już wracaliśmy,
dostałam objawów odstawiennych. Myślałam, że ktoś mi heroinę wstrzykuje z szykawką do pleców, że cały autokar chce mnie zabić, wywieźć gdzieś, pokroić na organy, że jestem poszukiwana przez całą Polskę. Ja w Krakowie wybiegłam z tego autokaru, jak był przystanek, po prostu przebiegłam przez autostradę, wbiegłam na stację benzynową, zaciągłam panią na zaplecze i powiedziałam, że zaraz wejdą tu Serbowie i nas rozstrzelają. Takie miałam paranoję, nie? Pani zadzwoniła po policję i policja mnie przewiozła w Krakowie do szpitala psychiatrycznego na Babińskiego. Siedziałam tam 4 dni, wyszłam na własne żądanie. Musiała przyjechać po mnie ciocia, bo mnie nie chcieli wypuścić, bo tam kierowca autokaru powiedział, że ja wbiegłam pod autokar prawie, tak? I przebiegłam przez autostradę. Ja wyszłam i znowu zaczęłam pić. No i któregoś dnia przyszła do mnie pani kurator. Ja byłam pijana. Wyszłam na chwilę z domu. Dzieci moje były same na chwilę. I po prostu przyjechała policja i zabrali mi dzieci. Siedziałam sama i myślałam, żeby ze sobą skończyć, bo nie chciało mi się żyć. Gdy odebrano mi dzieci, ja poszłam w trans 2-tygodniowy. Nikt nie wiedział praktycznie, co się ze mną dzieje. Tylko jedna osoba, z którą ja wtedy ćpałam, tak? Ja byłam wrakiem człowieka. Pamiętam wtedy telefon cioci, miałaś iść na detoks, miałaś iść na terapię. A ja nie miałam siły podjąć walki, nie chciało mi się już. Tylko, że tyle prób już podejmowałam samobójczych, że też mi się to nie udawało i po prostu spakowałam walizkę i pojechałam z ciocią na detoks na Aleksandrowską w Łodzi. Tam zobaczyłam ludzi też tak samo cierpiących jak ja i powiedziałam, że dłużej już tak nie mogę, że no muszę iść na terapię, tak? I po prostu znaleźć jakiś sens w tym życiu, bo straciłam wszystko. Straciłam samochód, straciłam pieniądze. Najgorszą stratą, jaką poniosłam, to były dzieci, tak? Ja nie byłam dobrą matką dla nich. Oni stracili ojca, a ja nie byłam matką. Nie byłam też dobrą partnerką. Całe szczęście z życia odebrały mi narkotyki i alkohol. Ja myślałam, że to mi pomaga, że to mi ukoi jakieś cierpienie i w ogóle. A ja przez te narkotyki i alkohol bardziej jeszcze cierpiałam. Nic mi nie pomagało. Ja pamiętam, jak ja na ten detoks pojechałam i zobaczyłam chłopaka, który jest uzależniony od heroiny. Nie wiem, przyszła mi jakaś taka myśl wtedy do głowy, że przecież miałaś nie być taka jak twoja matka, tak? Miałaś być lepszym człowiekiem. Innym, budować rodzinę, tak? Zawsze tego chciałaś, a wybrałaś narkotyki. No i ja zadzwoniłam wtedy na terapię i powiedzieli, że miejsce mam 15, więc przedłużyłam sobie detoks o 2 dni. Pojechałam na terapię i dla mnie terapia to jest operacja na otwartym sercu. Mi tam dali nowe życie i tak samo uchronili mnie przed śmiercią, tak? Bo ja nie wiem, co ja bym teraz zrobiła, gdyby nie terapia, gdyby nie ci ludzie, którzy tam byli, którzy mi pomogli, gdyby nie moja pani terapeutka, która wielokrotnie mnie tam zatrzymała, która mnie nauczyła, pokazała, jak wytrzymywać ciężkie chwile, ciężkie uczucia, jak sobie z tym radzić. W ogóle zacznijmy od tego, jak nazywać swoje uczucia, bo mnie nigdy nikt nie nauczył, jak nazwać te uczucia. Ja często się zastanawiałam, co ja czułam, bo ja nie wiedziałam, tak? Nigdy o tym nie powiedział. No po prostu, to było nowe życie, tak? Oni mi tam dali nowe życie. Gdy wyszłam z terapii, na mojej drodze od razu jakoś zaczęłam spotykać dobrych ludzi. Pamiętam, jak ja już zobaczyłam tabliczkę
ze swoim miastem, z napisem swojego miasta, to poczułam takie inne wrażenie, takie... Coś takiego, to się nie da tak opisać. Jakbym już tam była, ale to nie byłam ja. Jakby inna osoba po prostu, tak? Czułam co innego, zupełnie takie inne odbicie tego życia. Ale po prostu to chodziło chyba bardziej o to, że ja jestem trzeźwa, że jestem inną osobą, bo jestem trzeźwa. Moja rodzina nie widziała mnie trzeźwej, bo jak ja byłam trzeźwa, to mieszkałam w Hiszpanii. Oni mnie nie znali. Znali mnie z dzieciństwa jako pijaczkę i jako dorosłą pijaczkę, tak? Meneluwę, bo często tak o sobie mówiłam, bo taka byłam. Ja byłam osobą, która bardzo jeszcze jakoś cierpiała, bardzo to przeżywała wszystko. Ja chciałam być trzeźwa, ja byłam zdesperowana, ja byłam w stanie zrobić wszystko, żeby być trzeźwa. Bo ja byłam szczęśliwa jako osoba trzeźwa. I z taką nadzieją, że ja mogę odzyskać dzieci, że ja mogę dać im dom, tak jak zawsze chciałam, takiego jak nigdy nie miałam i jakiej pragnęłam. Ja poszłam do fantastycznych ludzi, którzy mi pomogli, którzy mnie wspierają do tej pory, którzy dają mi pomocną dłoń, kiedy jest mi źle, bezwarunkowo. Program 12 kroków, ja poznałam tam ludzi bezinteresownych, którzy kiedy jest mi źle, ja mogę wziąć telefon, zadzwonić do nich o każdej porze dnia i nocy i zawsze dostaję to wsparcie od nich. Ja nie osądzam ludzi już. Nie krytykuję. Bo ja wiem, jak to jest być tą osobą, że nie dasz rady, że jesteś nic nie warta, nikt cię nie kocha, twoja matka cię zostawiła. Ja przez całe życie ja słyszałam takie teksty w moją stronę. Albo jesteś taka sama jak twoja matka. A ja nie chciałam być takim człowiekiem. Mi narkotyki zabrały coś w środku mnie, czego ja nie potrafiłam zmienić. Dały mi tylko pustkę, cierpienie, żal. Nie ukoiły żadnych ran. Dzisiaj starasz się odzyskać dzieci. Tak, staram się odzyskać dzieci. Wczoraj pierwszy raz widziałam dzieci od listopada. Moje dzieci to jest jedyne, co trzyma mnie przy życiu, bo ja tego nie doceniałam. Ja byłam tak pogrążona w swój ból. Ja bardzo tego żałuję. Ja byłam tak pogrążona w swój ból, że byłam taką egoistką, że ja nie patrzyłam na te dzieci, tylko na mój ból, bo mnie boli. I sprawiłam im krzywdę. Sprawiłam im krzywdę taką, jak kiedyś mi sprawiła moja mama. Że teraz moje dzieci są beze mnie. Ale wierzę, że jeżeli będę silna, jeżeli nie wrócę znowu do nałogu, ja robię dzisiaj wszystko, żeby jutro nie zaćpać, nie zapić, bo chcę swoim dzieciom dać dom, taki jakiego ja nie miałam. Tak naprawdę to moje dzieci były ukojeniem dla mnie zawsze, tego cierpienia, tego koszmaru, jaki ja przeżywałam, kiedy ja byłam mała, kiedy czułam się niekochana. W nich chciałam dać całą swoją miłość. Ale nie umiałam, poległam na tym polu i nie potrafiłam być matką, taką jakbym chciała być dla nich. I dopiero gdy mi je odebrano, zrozumiałam, że to one były tym ukojeniem dla mnie. Na razie mam badania rodeka z psychiatrą, czy jaką mam więź ze swoimi dziećmi. Moje dzieci tak samo przejdą testy psychologiczne. No i jeżeli wszystko będzie dobrze, będę miała to mieszkanie, to te dzieci do mnie wrócą, tak? Bo byłam na terapii, bo jestem trzeźwa, odwiedza mnie kurator, robi wywiad środowiskowy. Ja wiem, że jak ja odzyskam te dzieci, to ja zrobię wszystko tym razem, żeby nie zaprzepaścić tej szansy. Jak to jest pomagać innym uzależnionym ludziom? Jak to jest pomagać innym uzależnionym ludziom?
dla mnie to jest takie rozgrzeszenie, tak? Bo ja nie byłam dobrym człowiekiem. I gdy ja pomagam innym i działam jakoś w ten sposób dobrze na nich, tak? Że oni na przykład przestają pić, czy przychodzą na meeting, to ja wtedy czuję, że ja robię coś dobrego dla kogoś. A przez to leczę też swoje serce, tak? Bo mogę być lepszym człowiekiem, tak? Pewne rzeczy twierdzę, że po prostu musiały być w moim życiu, żebym ja była taką osobą, jaką jestem. Ja się nie wstydzę tego, że ja jestem alkoholiczką i narkomanką, bo to mnie ukształtowało. To, że ja teraz taka jestem, że ja chcę komuś pomóc, że jestem dobrym, mogę nazwać siebie, że jestem dobrym człowiekiem, że lubię siebie taką, tak? Ale do wybaczenia to jest proces, jeszcze mi trochę brakuje tego. Ja usłyszałam na terapii od mojej pani terapeutki, mówię, przestaniesz ty, kobieto, siebie obwiniać o wszystko? Przecież zobacz, jakie ty miałaś dzieciństwo. Ty popatrz na tych ludzi, którzy byli obok ciebie i którzy, jak ty byłaś małą dziewczynką, nie wyciągnęli do ciebie ręki, tak? Nie pomogli ci, tak? Ani w domu dziecka mi nie pomogli. Bo tak naprawdę co? Odesłali mnie do ośrodka. Żadnej pomocy nie miałam. Co z tego, że byłam w szpitalu psychiatrycznym czy coś? Tam się mnie zapytali, czy mogę spać, jak się czuję. Jak ja nie wiedziałam, jak... Ja nie wiedziałam, co ja czuję, bo ja nie potrafiłam nazywać swoich uczuć. Więc skąd ja miałam wiedzieć? Ja widzę teraz po sobie trochę, że w moim życiu niektóre rzeczy się wydarzyły i nie miałam na nie wpływu, bo ja musiałam się wszystkiego sama nauczyć w życiu. Błądzić po prostu po omacku jak niewidoma. Ale nie potrafię sobie wybaczyć jednej rzeczy, że obiecałam, że nigdy nie będę właśnie taka jak moi rodzice, że dam swoim dzieciom dom. No i do pewnego czasu tak było. Tylko próbowałam stworzyć tak idealny dom, tak wszystko idealnie, że wystarczyła choroba narzeczonego i wszystko runęło z kart. Bo nie potrafiłam sobie radzić z ciężkim uczuciem, z jakimś bólem, przygnębieniem. Jakby może ktoś mi kiedyś pokazał, że takie coś, to trzeba dać sobie na to zgodę, na płacz, to może bym potrafiła to sobie wybaczyć. Ale ja całe życie miałam wpojane takie coś, nie płacz, bo będziesz beksą. Masz być silna. Ty nie możesz płakać. W moim dzieciństwie nie było czegoś takiego jak łzy. Popłacz sobie, bo jest ci źle. To są uczucia. I moim zdaniem każdy człowiek powinien mówić o swoich uczuciach, a nie je tłumić, czy jakoś właśnie zapijać, tak? Bo moim zdaniem alkoholizm czy narkomania to jest... No zresztą to tak jest nazwane, tak? Choroba uczuć, emocji. Wiesz, tak przysłuchuję się tej twojej opowieści i jestem pełen szacunku i podziwu dla ciebie, naprawdę, bo potrafisz tak pięknie nazywać te uczucia, których sama nigdy nie poznałaś. Tak jak mówiłam, nie, terapia. Ja mówię, że ja wielokrotnie chciałam ze sobą skończyć, bo każde podejmowane przeze mnie próby niepicia kończyły się tym, że ja po dwóch dniach zachlewałam, tak? Jak miałam partnera, fakt, nie piłam. Tylko, że wtedy zawsze była nade mną taka osoba, że ja chciałam być dla tej osoby inna. A teraz ja chcę być dla siebie inna, chcę być lepszym człowiekiem dla siebie, tak? A korzyści z tego będą miały moje dzieci, tak? Że ja będę w końcu dobrą matką. Masz teraz jakieś relacje z mamą? Nie. Nie mam relacji z mamą, ponieważ moja mama jest narkomanką, ćpa heroinę. Robi to już dożylnie. Mam brata 5-letniego, którego tak samo zostawiła z moim ojczymem. I z mamą nie utrzymuję żadnego kontaktu. Powiedz mi, Oliwia, to taka myśl, ta główna myśl, która spowodowała, że dzisiaj jesteś u mnie i że swoją historię opowiadasz. Moja główna myśl, jaka mi przyszła, to była taka myśl, że chciałabym pomóc osobom, które cierpią, bo ja tak samo jak wy kiedyś cierpiałam.
chciałabym być wsparciem dla was i po prostu pokazać na swoim przykładzie, że da się z tym skończyć, tak? Że można wygrać tą walkę. Zanim zaczniecie brać narkotyki czy pić alkohol, zastanówcie się, czy chcecie płacić za nie swoimi bliskimi, bo możecie stracić właśnie własne dzieci. Czas, który wy przećpacie, przepijecie, nie wróci. Ten czas nie wróci i tak naprawdę picie i ćpanie to jest cierpienie. To nie daje ukojenia żadnego. Stajesz się innym człowiekiem. Ja byłam wyprana po prostu z uczuć, tak? Tak jak to się mówi, że ja nie czułam nic. Mimo, że ja miałam wokół ludzi, z którymi imprezowałam, z którymi było niby fajnie, to ja się czułam cały czas samotna. A później ci ludzie jeszcze się odwrócili ode mnie, więc jedyne, co nas łączyło, to narkotyki. Gdy narkotyki się skończyły, to nie ma rozmowy, tak? Jak z normalnym przyjacielem. Alkohol i narkotyki prowadzą jedynie do tego, że nie będziecie dobrymi ludźmi, stracicie godność, szacunek do samej siebie, znienawidzicie siebie. Ja wam powiem, że ja kiedyś wytukłam połowę luster w swoim domu, bo nie mogłam na siebie patrzeć. Do tego prowadzą narkotyki. Czego mógłbym tobie życzyć? Trzeźwości. Bo jak będę miała trzeźwość, to będę miała wszystko, tak? Oliwia, życzę ci zatem trzeźwości i żebyś odzyskała swoje dzieci. Myślę sobie, że jesteś naprawdę niezwykłym człowiekiem, któremu troszeczkę po prostu los rozdawał takie dziwne, niesprawiedliwe karty w tym życiu. Ale jesteś bardzo wartościowym człowiekiem i wspaniałą, wrażliwą osobą. Dziękuję ci, że tutaj byłaś. Tak trochę te słowa mnie tak wzięły, normalnie przygniotły, nie? Bo nie usłyszałam dawno takich słów, że jestem wartościowa. To nie do tego. Dziękuję ci bardzo za możliwość, że mogłam podzielić się swoją historią. Dla mnie to też jest takie odkłamanie swojego życia i pokazanie, że jestem osobą uzależnioną, bo dla mnie przyznanie się do tego to jest tak naprawdę przyznanie bezsilności swojej do alkoholu, tak? Jeżeli ja mówię, jestem alkoholiczką i narkomanką, to w pewnym stopniu pokazuję swoją taką pokorę, tak? Przyznaję się do tego wszystkiego, co robiłam, jaka bym chciała być i dzięki tobie mogłam po prostu pokazać, tak? Że chciałabym komuś pomóc, tak? I mam nadzieję, że to, co mówiłam, dotrze do kogoś, kto cierpi albo po prostu ma problem z tymi narkotykami czy alkoholem, nie? Bo to picie i ćpanie, to łatwo w to wejść. Gorzej jest z tego wyjść. Cześć, jestem Oliwia, jestem osobą uzależnioną. Wiecie co, to jest przykre, bo osoby uzależnione zazwyczaj dostają plakietkę. I ludzie patrzą na to, co robiliśmy wcześniej, nie patrzą na to, co robimy teraz. Mimo, że my chcemy być dobrymi ludźmi, to zawsze zostajemy osądzani, nie? Ludzie patrzą na to, co my robiliśmy rok temu, pół roku temu, tak? A do tego jeszcze dochodzi hejt. Taki, o, bo ty byłaś taka, bo ty byłaś taka, bo ty byłaś siaka, tak? Ale ja teraz jestem inna. Ja jestem innym człowiekiem. Zupełnie innym człowiekiem. Ale zobacz, co ty zrobiłaś miesiąc temu. No tak, zrobiłam. Byłam podłym człowiekiem. Właśnie, byłam. Ale już nie jestem. I jest szansa dla ludzi, którzy są uzależnieni, żeby z tego wychodzić po prostu, tak? Jest szansa, można z tego wyjść, można być innym człowiekiem. Można być dobrym człowiekiem, tak? Jestem innym człowiekiem i już taka będę. Nie zmienię się.